Jak z perspektywy Federacji Pacjentów Polskich wygląda w tej chwili bezpieczeństwo pacjentów w placówkach medycznych? To jest bardzo kompleksowe zagadnienie, ale można byłoby ująć je jednym zdaniem. Jeżeli jest stabilność systemu i przewidywalność kierunku reform, wtedy pacjent czuje się bezpieczny. Dlaczego? No, składa się na to wiele elementów, ale wymieńmy kilka. No, pierwsze, jeżeli prowadzący jednostkę świadczącą usługi czy świadczenia zdrowotne ma stabilną sytuację prawną, finansową, to będzie zainteresowany inwestować w jakość tych usług. Jeżeli co chwilę będą zmieniały się przepisy, będą obcinane kontrakty, wtedy prowadzący placówkę tchnie koszty. To odbija się na jakości usług. Wtedy pacjent to widzi i odczuwa, bo albo wydłuża mu się czas dostępu do świadczeń i usług, albo widzi, że jakość ich spada. W związku z tym ponosi większe koszty, uszczerbek na zdrowiu, jest niezadowolony, zaczyna się czuć źle, jest przerażony czasami. Tak? Ten argument stanowi o tym, że jeżeli kreujemy reformę systemu opieki zdrowotnej, nie możemy robić tego wyrywkowo i zajmować się pojedynczymi rejonami. To jest bardzo kompleksowe zagadnienie i tak do niego trzeba podchodzić, czyli na początek opracować wspólnie ze wszystkimi środowiskami kierunek reform, czyli tak zwaną strategię. Popracować potem, jeżeli już ją mamy, nad programem, znaleźć środki na wprowadzenie tego programu, zrobić pilotaż, zobaczyć, czy działa, czy nie, i dopiero wtedy możemy bezpiecznie, bez eksperymentów, zaoferować pacjentom usługę, która będzie rzeczywiście wysokiej jakości. Wtedy będziemy się czuli bezpieczni. Jeżeli ten szczyt pomoże nam zrozumieć wszystkim razem, że tak byłoby dobrze pracować, to będziemy ogromnie zadowoleni. To jest model, który przyjęła Unia Europejska i kraje zachodnie w większości właśnie tak pracują. One odnoszą sukces. Pan działa również, a może przede wszystkim na forum europejskim, ma pan doskonałą orientację, jak działają systemy ochrony zdrowia w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jak wypadamy w tym zestawieniu? Marnie. To ocena nie jest pozytywna, ale powiem dlaczego, bo podstawą działania i współpracy państw zachodniej Europy jest to, że dzielą się dobrymi praktykami. Nie czekają na polityków, którzy im przygotują rozwiązania i będą ich zmuszać do ich realizacji ze względu na ich interes polityczny, tylko pytają, co potrzeba zmienić, w którym kierunku i wtedy realizują potrzeby tych, którzy pytają o zmiany. Potem w Europie Unijnej przyjęło się już na stałe słowo partnerstwo. I European Innovation Partnership for Active and Healthy Aging jest właśnie takim partnerstwem. To jest pilotaż partnerstwa. Skupia ponad 700 projektów. Każdy z projektów wypracowuje praktyki dobre, wdrożone i dzieli się z pozostałymi partnerami. Takich praktyk dobrych wypracowanych zebrano już ponad 500. I one stanowią o sukcesie jakości świadczonych usług i zadowolenie pacjenta, a nie dobre rozwiązania prawne, które nie są skonsultowane i nie są skrojone pod potrzebę. Czyli czego nam brakuje, żeby takie programy i projekty tworzyć? Partnerstwo, partycypacja, zrozumienie własne. Jeżeli będziemy słuchać się nawzajem, wtedy tak.